Chciałbym powiedzieć coś o fotoreportażu, bo zdjęcia pojedyncze, które znajdujemy, potem na stole oglądamy je i oceniamy, to jest jedno, a fotoreportaż to jest taka trochę trudniejsza forma fotograficzna, gdzie trzeba za pomocą paru zdjęć opowiedzieć pewną historię. I tu też mamy bardzo szerokie pole do popisu, jest mnóstwo się dzieje w trakcie obchodów Powstania Warszawskiego, ale fotoreportaż chyba najpierw powstaje w głowie, a dopiero potem na ulicy, czyli najpierw sobie coś musimy wymyśleć i spróbować to znaleźć na ulicy i sfotografować. Chociaż czasami jest też tak, że będąc już na ulicy zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy i z tego powstają bardzo fajne, dobre materiały. Rozglądajmy się więc pilnie. Chodząc po ulicach, oglądając te obchody i wyszukujmy pewne takie rzeczy, które są nieoczywiste.